Próba wody była zwieńczeniem prac gwarancyjnych, które od kwietnia do czerwca na zlecenie firmy Tamex wykonywało przedsiębiorstwo Trawnik. Dzisiaj od godziny 5 rano w różnych punktach murawy działały zraszacze, które nawadniały płytę. Dzisiejsza próba wody pokazuje, że 50 litrów na metr w ciągu godziny z płyty schodzi. Robiliśmy próbę z piłką nawet wtedy, kiedy woda po prostu była, kiedy było to bezpośrednio po wyłączeniu zraszaczy, więc myślę, że też wtedy stadion byłby normalnie do gry przez sędziego dopuszczony, bo piłka się toczyła, piłka się odbijała. Funkcjonowanie murawy boiska jest bardzo dobre, kolor trawy jest bardzo dobry, taki sobie życzylibyśmy na arenach sportowych we Francji. No niestety zdarzają się troszeczkę gorsze, albo znacznie gorsze, jak chociażby w Marsylii. Ale tu te zabiegi, które były prowadzone przez firmę Trawnik, wygląda na to, że dokonały. Prace nazwane próbą wody wykonywane były według zaleceń profesora Karola Wolskiego, kierownika Zakładu Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni Wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Murawa zawsze wymaga intensywnej pielęgnacji. W tej chwili jest w stanie bardzo dobrym. Nadaje się do rozgrywek, że tak powiem, nawet w skali międzynarodowej, natomiast trzeba być bardzo ostrożnym i tutaj wszystkie te zabiegi pielęgnacyjne, cały harmonogram, który został przekazany, powinien być systematycznie z dnia na dzień wykonywany. Miejmy nadzieję, że problem zalanej płyty boiska już więcej w parku sportowym Złotnicza nie będzie występował. Do rozwiązania jest jedynie kwestia oświetlenia. W tym przypadku mówi się o budowie oddzielnego zasilania, co ma stać się w momencie wykonywania drugiego etapu modernizacji obiektu przy Złotniczej.